ostatnią sobotę przed świętami Bożego Narodzenia na zaproszenie pana Mirosława Pietrzykowskiego, właściciela szkoły nurkowania Palia Dave, udaliśmy się do bazy nurkowej nad Jeziorem Głębokie koło Międzyrzecza. W tym dniu miłośnicy nurkowania spotkali się, aby złożyć sobie życzenia świąteczno-noworoczne i zanurkować ostatni raz w mijającym 2015 roku. Jezioro Głębokie koło Międzyrzecza i fanatycy nurkowania w zimnej wodzie. Bądź co bądź, mamy grudzień. Jest ze mną pan Mirosław Pietrzykowski, właściciel szkoły nurkowania Palia Dave, instruktor. Witam. Witam serdecznie. Piękną pogodę też. Proszę rozszyfrować skrót OWSI. Open Water Scuba Instructor. Jest to w systemie międzynarodowym PADI. EFR Federacji PADI. Chodzi o ratownictwo konkretnie. W tym roku pogoda Wam sprzyja, nie musicie wyrąbywać przerębli. I to jest dla nas wielki żal. Mam nadzieję, że luty, bo w zeszłym roku i dwa lata temu również w lutym dopiero ten lód nam sprzyjał tutaj na tym jeziorze i mam nadzieję, że w tym roku też, ponieważ nurkowania podlodowe są jednym z etapem szkoleń też. Także tutaj rok bez lodu i bez szkolenia podlodowego jest takim troszkę dla nas nurków rokiem straconym, tym bardziej dla instruktorów, którzy szkolą tych nurków, po to, żeby było bezpieczniej pod wodą, a już szczególnie pod lodem. Za chwilę rozpocznie się impreza. Proszę kilka słów o niej. No cóż, ja tutaj jeszcze czekam na wielu gości, którzy mają w dniu dzisiejszym dojechać. Mam nadzieję, że jeszcze do godziny 12 dojadą. No impreza jest taka troszeczkę bożonarodzeniowo-noworoczna, ponieważ już się, mówię, nie spotkamy w tym okresie od świąt Bożego Narodzenia do Sylwestra ze względu na pobyt z rodzinami. Ale myślę, że dzisiaj połamiemy się tym opłateczkiem, życzenia sobie złożymy z ludźmi, którzy po prostu cały rok nurkują, chcą nurkować i uważają to naprawdę za swoje wspaniałe hobby i rzecz, którą kochają. Głębokie jest dobrym miejscem do nurkowania? Tak, moim zdaniem tak, ponieważ w województwie lubuskim jest tylko akwenów z tą przejrzystością wody, oczywiście są lepsze, ale jezioro Głębokie ma to do siebie, że cały rok utrzymuje plus minus do 1,5 metra różnicy do tych 6 metrów tą swoją, tak jak my to nazywamy, wizurę, czyli tą przejrzystość wody i w tym momencie cały rok można tutaj naprawdę swobodnie pływać i mieć tą przejrzystość wody. Także niektóre akweny niestety tracą na kilka miesięcy tą swoją pozytywną sprawę, gdzie jest tylko metr widoczności, a to już jest dosyć mało. A na jaką głębokość schodzicie tutaj podczas nurkowania? To znaczy podstawowym szkoleniem OWD, które tu się odbywa, jest do 18 metrów, aczkolwiek tu jest najgłębsze miejsce w tej chwili 23 metry na tym jeziorze i staramy się jak najczęściej na tej głębokości być, aczkolwiek na tak zwane dipy, czyli głębokie nurkowania, wyjeżdżamy na inne akweny, między innymi Łagów, Rybakówka, gdzie jest 59 metrów i tam robimy już głębokie nurkowania 30-40 metrów. Słyszałam, że podczas nurkowania można zatruć się tlenem. Jak to jest możliwe? To znaczy się może nie tyle tlenem w nurkowaniu typowo turystycznym, rekreacyjnym, jak azotem. Poniżej 30 metrów jest tak zwana choroba azotowa. My to nazywamy też troszeczkę tak głupawką, ponieważ człowiek różne ma swoje, organizm różnie to przyjmuje i różnie odbiera, ale z reguły jest to tak na wesoło, aczkolwiek zawsze się nurkuje w parach, więc partner na to musi uważać i w tym momencie trzeba się wynurzyć. Nie jest to aż tak zdradliwe jak choroba tlenowa, aczkolwiek mówię, na chorobę tlenową naprawdę raczej w nurkowaniu takim typowo turystycznym rzadko kiedy występuje. W technicznych, gdzie mają butle dodatkowe z czystym tlenem do oddychania, do dekompresji, może to się zdarzyć, aczkolwiek też ludzie po to szkolą się, żeby tych błędów jakiś tam uniknąć. Proszę powiedzieć coś o szkole nurkowania. Ilu liczy słuchaczy, jak dawno istnieje, czy każdy może nurkować? To jest dosyć kosztowne hobby, prawda? Zaczniemy od momentu, od kiedy istnieje. Od 2013 roku szkoła istnieje, więc w sumie niedługo. Aczkolwiek swój dorobek taki względem kursantów i uczestników tutaj w szkole jest bardzo taki z roku na rok coraz większy w każdym razie. No ja już mogę się pochwalić 30 paroma kursantami, których wyszkoliłem, nurków, ale...
kończy się jakimś egzaminem. Tak, każdy etap nurkowania czy danego stopnia kończy się egzaminem i pisemnym, i teoretycznym pod wodą. Są odpowiednie ćwiczenia na każdy stopień i tymi egzaminami się kończy. Przyjeżdżają do nas ludzie z całej Polski, naprawdę. Tomaszów Mazowiecki, Szczecin, Głogów, z Głogowa na przykład klub Topi, który wspaniały, pozdrawiam zresztą, bo jest, często nas odwiedzają i wspaniali ludzie. Ostatnio byliśmy właśnie 6 grudnia na Mikołajkach, u nich płynęliśmy Odrą 4 km w Puław. Także impreza też wspaniała, staramy się utrzymywać te kontakty z różnymi właśnie instytucjami, które w ogóle cokolwiek mają wspólnego z nurkami. Czy każdy może nurkować? Tak. W zasadzie tak, jeżeli osoba, która jest niepewna tego, są lekarze medycyny sportowej, którzy określają przydatność tych osób do nurkowania, ale wydaje mi się, że na takie turystyczne nurkowanie z reguły 99% ludzi może nurkować. I zresztą zachęcam, bo jest to inny świat, spokój, cisza, co niektórzy nurkowie się cieszą, że jest to dla nich odskocznia od małżonki w tej ciszy. Z okazji świąteczno-noworocznego nurkowania do bazy nad Jeziorem Głębokie przyjechali miłośnicy tego sportu praktycznie z całego regionu. Ci, którzy przybyli wcześniej, zdążyli się już przygotować i zejść pod wodę. Ze zrozumiałych względów dużym powodzeniem cieszyło się ognisko, przy którym można było posiedzieć, porozmawiać, a także upiec sobie kiełbaskę i po prostu ogrzać się. Przed zejściem pod wodę trzeba dokładnie sprawdzić sprzęt, żeby pod wodą uniknąć niepotrzebnych niespodzianek, bo jak stare pożegadło mówi, z wodą nie ma żartów, a pod wodą nurkujący zdani są praktycznie tylko na siebie. Tu nie ma miejsca na błędy i byle jakość. Pomimo tego, że to praktycznie koniec jesieni, pogoda w tym dniu sprzyjała odpoczynkowi i relaksowi na świeżym powietrzu. To zapewne ostatni taki dzień w tym roku. Temperatura powietrza tego dnia wynosiła około 10 stopni Celsjusza, ale w promieniach pojawiającego się chwilami zachmur słońca wydawało się, że jest dużo cieplej. Takie inicjatywy to niewątpliwie sposób na aktywne spędzanie czasu, a także świetna promocja ziemi międzyrzeckiej i Jeziora Głębokie. Kogo lub co można spotkać pod wodą? Oj, i to jest takie dosyć ciężkie pytanie. To znaczy, szczęśliwcy, wie pani, mówią i opowiadają o wielkich rybach potężnych, włącznie z syrenkami. U mnie w klubie akurat jesteśmy nastawieni, w szkole nurkowej jesteśmy nastawieni na poszukiwania troszeczkę archeologiczne. Jednym z przykładów właśnie, nieliczne tutaj wystawione są rzeczy, które znajdujemy pod wodą. Między innymi butelka z 1820 roku, browar Międzychód, oryginalnie z zachowanym zamknięciem, co rzadko się zdarza, ponieważ metalowe części z reguły przerzewieją i uciekają nam gdzieś. No i perełka naszych znalezisk. Jest to wykonane z alabastru, portret Wilhelma II, ostatniego cesarza Niemiec, wyciągniętego z wody przez kolegę Piotra Latuszka. No, uważamy to naprawdę za naszą perełkę tutaj już. Ale to na tym jeziorze? Nie, mamy swoje akweny, które po prostu wręcz kipią tym, żeby zajrzeć do nich historycznie i nie tylko. Poza tym szukamy. Śledzimy historię, materiały historyczne, mapy, akweny, gdzie jakiekolwiek bitwy były, gdzie jakiekolwiek ruchy historyczne były, i tam staramy się wtedy nurkować. Widzę tu biżuterię jeszcze. Tak, biżuteria akurat... To, co kobiety najbardziej interesuje. No akurat to jest chyba męski, bo taki wielki. Z syrenką warszawską. Jest to najprawdopodobniej osoby chyba z Warszawy, skoro tak lubuje syrenkę. Znaleziona tutaj niedaleko pomostu na jeziorze. Pewnie srebro. No nie, akurat nie? Po sprawdzeniu okazało się, że jest to zwykły metal. Ale wygląda Ale fajnie wykonany. Więc jest też również naszą tutaj perełką na półce, że tak powiem, z eksponatami w samej bazie szkoły nurkowania.
nie wiem jak nurkom w wodzie, ale mi jest strasznie zimno, musiałam się przebrać. Jak to jest, proszę mi powiedzieć, przychodzę do pana do szkoły i co dalej? I pewnie pani by chciała zanurkować pierwszy raz. Oczywiście, chciałabym zanurkować. No polega to na tym, czy tak wygląda patrzę, to technicznie. Czy pan nie spadnie? Nie, nie. A jak nawet, no to już przyzwyczajony do zimnej wody. Ale jeżeli ktoś przychodzi pierwszy raz i chciałby pierwszy raz w życiu spróbować, nie ma problemu żadnego, jeżeli jest osoba dorosła, badania lekarskie, podpisuje oświadczenie i z instruktorem na około 40 minut jest zabierany pod wodę, ubiera się go w pełen sprzęt, tak jak normalnie nurka, tyle tylko, że instruktor wykonuje wszystkie czynności za tą osobę. Ta osoba ma skupić się praktycznie na oglądaniu tego, co jest pod wodą, a nie na operowaniu niektórymi rzeczami ze sprzętu nurkowego. Także ten instruktor odpowiada za wszystko i wtedy ta osoba ewentualnie wie, czy jej się to podoba, czy nie. Jeżeli ta osoba później ewentualnie, no jej się to bardzo spodoba i chciałaby zrobić u nas kurs międzynarodowy OWD tak zwane, czyli Open Water Diver, czyli otwarte wody, czyli tak, żeby można było nurkować na jeziorach, akwenach, śródlądowych, czy nawet nad morzem, do 18 metrów, bo pierwsza licencja jest do 18 metrów. Również do nas się zgłasza, dajemy pełen sprzęt, kończy się to egzaminami i teoretycznymi, i praktycznymi, ale licencja jest wystawiana praktycznie na cały świat, ze względu na to, że Federacja PADI ma swoje siedziby na całym świecie. W tej chwili nawet z tego, co się orientuje, to Korea Północna mają dwa punkty. Nie wiem, kto już tam będzie nurkował, na razie pewnie nikt, ale gdy się tam przysłowiowe wrota otworzą na Koreę Północną, to oni już tam będą, czyli PADI już tam będzie. A jak to wygląda finansowo? Finansowo wygląda tak, że pierwszy ten podstawowy kurs kosztuje w granicach 1250 zł. Bez kosztów ukrytych. Bez kosztów ukrytych, to znaczy się, mamy tutaj na myśli to, że niektórzy, nie powiem instruktorzy, ale niektóre szkoły, owszem, dają ceny 900 zł, z tym, że bez certyfikatu końcowego, który kosztuje 160 parę złotych, bez materiałów do szkolenia dla kursanta, czyli książki, płyty nagranej, która kosztuje, komplet kosztuje na przykład 200 zł i wtedy jak to zsumujemy, wychodzi i tak 1250 zł i tak wychodzi to 1250 zł. A jak wygląda sprawa z dziećmi? Mogą nurkować? Tak, i nawet zachęcam bąble, że tak powiem, bo są takie etapy dla dzieci od już tego 5-6 roku życia nawet. Fakt, że większość ćwiczeń czy zajęć odbywa się wtedy na basenie, ale jeżeli jest lato i tutaj akurat warunki na głębokim, przejrzystość wody na to zezwala, nawet tutaj, mam tutaj świetlicę środowiskową ze Skwierzyny, gdzie ten przekrój wiekowy dzieci jest spory, bo od 4 latek do 16 i naprawdę mieliśmy tutaj nawet z Wysokiej Głogowskiej pod Gorzowem też takie maluchy przyjechały, naprawdę. W kim się lepiej pracuje, z dziećmi czy z dorosłymi? To znaczy ja ze swojego doświadczenia jako też nauczyciel mogę powiedzieć, że mi osobiście pracuje się najlepiej z tymi najmniejszymi, bo one najbardziej posłuszne są. Młodzież niestety ma zawsze coś do powiedzenia i zawsze lepiej wiedzą. Dzieci bardziej słuchają. I naprawdę nie trzeba im nieraz, dwa razy powtarzać, ponieważ robią to, co się do nich mówi. Słuchają, bardzo mocno słuchają, więc też trzeba uważać, co się do nich mówi. Zapraszamy do szkoły. Zapraszam chętnie wszystkich, bardzo, do szkoły, ponieważ, no mówię, jest to przygoda niesamowita. Będąc w innym świecie, odbywamy podróż, nie powiem, że w kosmos, ale jeżeli mielibyśmy to porównać, to jest to naprawdę wielkie porównanie z kosmosem. Zapraszamy. Zimno? Wręcz przeciwnie, jest bardzo ciepło, bardzo gorąco, gorąco polecam. Jakoś trudno mi w to uwierzyć. Chyba zresztą widać po mnie, nie? Trzęsę się, uśmiech na to. Przez rękawiczkę nie czuję, ale policzki ciepłe, no chyba ciepło, ja się skuszę, ale latem.
pan Bartosz Radecki będzie mnie przekonywał, że w wodzie jest ciepło. Jakoś trudno mi w to uwierzyć. Proszę, panie Bartku. W wodzie, w zależności od temperatury, zazwyczaj woda ma powyżej zera, prawda? Na Bałtyku od 1 stopnia w górę. Jest ciepło, ponieważ używamy skafandrów, czy to mokrych, czy to suchych. Przed chwilą mieliśmy możliwość zobaczenia kolegi, który wchodzi do wody w skafandrze mokrym, tak zwanym. Różni się to od suchego. Jak sama nazwa mówi, że mokry, nasze ciało jest mokre. Pomiędzy skafandrem a ciałem dostaje się woda przez kryzy szyjne, czy przez dłonie. Pomiędzy rękawice dostaje się woda i ta woda jest zatrzymywana pomiędzy ciałem a skafandrem i ogrzewana przez nasze ciało. Więc tak naprawdę poruszając się we wodzie, pływając, wydzielamy ciepło, ogrzewamy tą wodę i jest nam naprawdę ciepło. Proszę uwierzyć, trzeba to spróbować. Natomiast skafandry suche są już naprawdę stosowane naprawdę na zimne wody, czy zimą Bałtyk, prawda, czy podlodowe. Ubieramy się wpierw taki skafander jak na narty, taki ocieplacz tak zwany. Można nawet na nartach jeździć, tak to wygląda. Ubieramy się w tak zwany skafander suchy, wchodzimy po prostu do niego. Buty są zamknięte, tutaj kolega wchodził, miał skafander mokry, więc buty są osobno, rękawice są osobno. A tutaj w skafandrze suchym wchodzimy od pleców lub od przodu. Wchodzimy te buty, wchodzimy w rękawice, on jest cały zamknięty, zamykamy się szczelnym zamkiem i woda nie dostaje się do skafandra, jesteśmy cały czas pod wodą, no każdy z nas jest suchy. Jest to o wiele lepsze rozwiązanie, ponieważ możemy o wiele, wiele dłużej spędzić czasu pod wodą, ponieważ jakby nie było, skafander suchy nie wychładza nas tak szybko, mimo tego skafandra mokrego, który ma tą wodę pomiędzy skafandrem, pomiędzy tą pianką a ciałem, stosowany jest przede wszystkim też ze względu na jego wytrzymałość pod wodą. Nurkowie techniczni, nurkowie specjalistyczni, którzy są na platformach wiertniczych, używają tych ciężkich skafandrów, ponieważ one są bardzo bezpieczne. Trudno jest je przebić, trudno jest je przedziurawić. No i też chodzi o ten komfort ciepły. Więc wszystko wydaje się, że jest tak. Dotykając wodę, woda jest zimna, woda jest, można powiedzieć, nieprzyjemna zimą, ale jak ktoś mówi, wystarczy się dobrze ubrać, dobrze zapiąć, bo w skafander suchy musimy naprawdę dobrze zamknąć, żeby woda się jednak nie dostała. Zdarza się, że czasami gdzieś tam nam przecieknie, ale to jest tylko nasza wina, ponieważ jesteśmy źle zapięci lub gdzieś tam coś źle zrobiliśmy. Ale ogólnie jest ciepło, atmosfera jest naprawdę super, jeżeli nurkujemy z kolegami. Zawsze jest coś do roboty, zawsze jest coś, czym się zainteresujemy. Naprawdę piękne ryby, piękna roślinność. Zimą jest inaczej, latem jest inaczej, ryby się inaczej zachowują. Roślinność jest zupełnie inna latem czy zimą. Więc naprawdę atmosfera jest gorąca, a kwestia skafandra to już jest nasz wybór, czy naprawdę chcemy mieć ten komfort cieplny, lepszy, wychodząc z wody, ściągając skafander suchy, jesteśmy, każdy z nas jest suchy, w mokrym wychodzimy, jesteśmy mokrzy, ale to wystarczy się szybko wytrzeć i już się ubieramy, a tak i tak z pianki mokrej, wychodząc człowiek jest taki rozgrzany, więc wystarczy się szybko wytrzeć i ubrać, jest ciepło. Ja się będę przekonywać, ale mimo wszystko latem. Dziękuję. Thank you.
pan Andrzej wyszedł z wody z czymś takim. Cóż to takiego jest, bo mi to tak z bombą się trochę kojarzy, taki kształt, jakiś pocisk, nie wiem. No faktycznie tak to wygląda. Jest to skuter, który może służyć również jak i do nurkowania, jak również do pływania po powierzchni wody. Jego użycie jest, że tak powiem, ograniczone, bo można go używać tylko do głębokości 25 metrów. To jest zwykły, taki prosty skuter, który można kupić praktycznie za kilkaset złotych. Profesjonalny sprzęt nurkowy, taki skuter profesjonalny nurkowy, niestety kosztuje około 8-10 tysięcy złotych. Ale już można z nim nurkować na dużej głębokości. Kosztowne hobby. Kosztowne, nie da się ukryć. Dlatego w chwili obecnej jestem ograniczony do takiego sprzętu. Człowiek lubi przygodę i ryzyko, a pchany ciekawością i chęcią poznania wznosi się w przestworza, zdobywa górskie szczyty, spaceruje po księżycu, penetruje jaskinie i morskie głębiny, profesjonalnie i amatorsko, dla relaksu i niezapomnianych wrażeń. Nurkowanie, pasja wielu ludzi ze sportowych klubów podwodnych, stało się też popularną turystyczną atrakcją. Ma dostarczyć trochę emocji i niezapomnianych chwil. Nurkowanie generalnie kojarzy nam się z przygodą i dobrą zabawą, ale to także swoista szkoła życia, która kształtuje wśród miłośników tego hobby bardzo pozytywne cechy, jak choćby koleżeńskość, solidność i niezawodność. Co tak warczy? No w tej chwili akurat doładowujemy butle nurkowe, czyli sprężarka, która umożliwia nam ładowanie powietrza takiego zwykłego atmosferycznego, tylko pod dużym ciśnieniem. No niestety trzeba na jakimś powietrzu i czymś oddychać pod tą wodą, tak? Ściana dyplomów i pucharów. Mnie taki jeden dyplom przyciągnął moją uwagę, a w zasadzie to jest certyfikat, mogę ściągnąć. A proszę bardzo. No. Ja go przeczytam. Certyfikat za udział w 7. spływie twardzieli Prosną zaświadcza, że dnia 17 marca 2012 roku twardziel Mirosław Pietrzykowski, nieświadom tego co czyni, namaszczony ostatnimi sakramentami, opłakiwany przez grono przyjaciół, przepłynął w ekstremalnych warunkach nurtem rzeki Prosny, odległość dzielącą go o włos od zbawienia, wstępując tym samym do zaszczytnego grona łowców adrenaliny. No, ta adrenalina. No jest, jest. Aczkolwiek Prosna akurat jest rzeką taką bardzo spokojną, fajną rzeką. Ale no, ktoś, jeżeli pierwszy raz płynie, to naprawdę jest to wrażenie. Poza tym te spływy tego typu odbywają się w okresie zimowym. Lub początek wiosny, więc tutaj temperatura wody jest naprawdę niska i płynięcie w takiej wodzie, no... Tak, tak, tutaj jest napisane, temperatura wody 2-3 stopnie. Powoduje swoje, czyli ta adrenalina na pewno jest dla osób początkujących. No ja akurat osobą początkującą w tym momencie nie byłem, bo już kilkanaście spływów różnymi rzekami miałem poza sobą, płynąc tutaj akurat tą Prosną. Ale dla osoby, która pierwszy raz płynie, na pewno jest to wrażenie niesamowite. To akurat mamy z Kalisza. Również Głogów organizuje właśnie takie spływy rzeką Odrą na odcinku 4 km zawsze na Mikołajki. Bo tutaj był dystans 6 km. 6, tu jest 4. Czas mogę przeczytać czy nie? Proszę, czy zostawimy? Bardzo, nie, tam nie ma jakichś czasowych rzeczy. To jest wszystko dla zabawy. A człowiek zawsze na czas płynięcia na dyplomach jest. No dobra, zostawmy.
dzisiaj, czyli co? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 i nic nie będzie. Idą bąbeleczki. Dobrze. Uczestnicy świątecznego nurkowania mówią, że gdy ktoś raz spróbuje i zanurzy się w pełny spokoju, majestatyczny podwodny świat i zobaczy jego piękno, ten zapragnie wrócić nam jeszcze raz. Czy tak jest naprawdę? Cóż, o tym każdy musi przekonać się sam. Szkoła nurkowania Palia Dave pana Mirosława Pietrzykowskiego jest miejscem dokładnie dla takich osób, które poszukują nowych wrażeń, są ciekawi świata i kochają życie.